dobry, Andrzeju. Dobry. No to co tam robisz teraz w pasiece? Podkarmiam pszczółki. Ale zaczynasz, kończysz? Kończę już, podkarmię pszczółki. Okej. I to mi się wiązało z tym, żeby dużo korpusów pustych wykorzystać do podkarmiaczek, bo ja najbardziej lubię tego typu podkarmiaczki. Okej. No ale no niestety w tych niskich daszkach trzeba wtedy wykorzystać jako pierścień taki korpusik, półkorpusik, czy jak ktoś ma pierścienie dystansowe, no to pierścień dystansowy. Ja po prostu wykorzystuję korpusy, które mi zostały jakieś wolne. No i chcielibyśmy dzisiaj pokazać, jak kompatybilne są korpusy poliuretanowe łysonia z korpusami styropianowymi łysonia. Mhm. Tak, bo były takie prośby, żebyśmy sprawdzili. Tutaj jest. One są wręcz identyczne. Mhm. Pasują naprawdę super. Czy w tą stronę, czy zrobimy. W tą stronę na powałce, bo mam bodajże. Jakiś ul nieznanego mi producenta z poliuretanu, gdzie na przykład od góry się pasują, a na dole z powałką się nie pasują. No dobrze, to poproszę Cię jeszcze o korpus nektariady na i pod łysonia, bo to też były pytania, czy są spasowane w ten sposób, bo ja pokazałam bodajże tylko na. Są, robi się delikatny taki jak gdyby rancik, tu może być malutki problem, ale czy ja wiem, bo mamy wręk, więc ta woda raczej nie powinna podejść. Dobrze. Jak gdyby nektariady jest odrobinkę mniejszy. Okej. Okay, robi się z każdej strony taki. A pokażesz mi go pod? I w ten sposób pasuje. I na powałce, bo tutaj trzeba dodać, że też powałka jest od ula łysoń. Dobra, a możesz mi teraz na nią pasuje. Położyć korpus łysania? Który? Poliuretanowy? Jaki no poliuretanowy, tak. No to wiadomo, wtedy robi się, że jest troszeczkę wysunięty. Mhm. Dobrze. No. To ale tak to wygląda, wszystko pasuje. Tak, wszystko super pasuje. No to jest naprawdę duży plus, że nie musicie mieć do każdego ula korpusów, tak? Możecie sobie je wymieniać jak chcecie. Nie musicie się martwić, że macie. Że jak macie ul łysonia, no to tylko musicie kupić ul firmy łysoń. Możecie kupić ul firmy Nektariada, Apikos, łysoń. Wszystkie są ze sobą kompatybilne, wszystkie pasują i ze wszystkich jestem jak do tej pory zadowolony. Jak widzicie, ul styropianowy ma identyczną plastikową tennicę, więc będzie również pasował z korpusami poliuretanowymi, ale również i powałka, i daszek też będzie z nimi pasował, więc wszystkie części możecie stosować wymiennie, naprzemiennie, nie będzie z tym żadnego problemu. To jest akurat na plus dla tego producenta, bo osoby, które się zastanawiały nad poliuretanami, a mają ule styropianowe, już nie muszą się martwić. Fajnie, jeżeli dojdzie opcja kupowania tych uli na elementy, tak? Bo nie zawsze potrzebujemy kupić cały ul, na przykład kilka nadstawek, czy coś w tym typie, coś nam, jakiś element się zgubi i to będzie fajne, jeżeli dojdzie ta opcja kupowania pojedynczych elementów. No ale musicie przyznać, że fajnie takie ule wyglądają. Tutaj macie już dużo starsze poliuretany, które wymagają pomalowania, odnowienia. No a jednak te styropiany też fajnie wyglądają, ale jednak no, całą pasiekę mamy w poliuretanach. Styropian to jest nasz pierwszy. Będziemy go sobie testować, zobaczymy jak się sprawdzi. No i oczywiście Wam wszystko powiem. Dobrze, Andrzej, a wiele osób też nie rozumie, jaka jest różnica między poliuretanem a styropianem. Poliuretan to jest zmieszanie ze sobą składnika A i B, prawda? Znaczy tak, no to mamy dwa składniki, które się w kontakcie ze sobą zaczynają pienić, zaczynają puchnąć pod wpływem związków chemicznych i w formie potem mamy gotowy element, który jest wyciągany i tam jeszcze w pewnej obróbce
malutkiej, z tych nadlewów. Był oczyszczany. Tak, oczyszczany. A ule styropianowe są troszeczkę inne. Na przykład tu mamy ul styropianowy, no on jest pomalowany, to od środka może będzie widać. I to są jednak takie kuleczki. Granulat. Takie granulki, tak. Jak normalnie w styropianie, tylko że one są niesamowicie twarde. One są tak twarde, że one pod palcem się w ogóle nie uginają. W ogóle. U Tomka Ściegiennego, tego co pamiętam, jest w takich domowych warunkach, jak zrobić taki ul, prawda? Tak. I to jest granulat, który wsypuje się do formy, prawda? I później zanurza się go w gorącej wodzie, a następnie w zimnej, prawda? Tą formę. Z tego co mi wiadomo, tak. No ja nigdy nie robiłem, więc no nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale jeżeli chodzi o samo wykonanie, no to wygląda to super i sprawdza się to. Podobno po iluś tam latach użytkowania ula styropianowego zaczynają wychodzić pewne jakieś tam skazy, tak? Ale ja czytałam... Psoły gdzieś tam delikatnie go podgryzają, a z poliuretanem, z tego co mi wiadomo, to się nie dzieje. Poliuretan za to ma wadę, że niepomalowany z czasem się utlenia. Jak jest nowy, jest jasny, potem zaczyna żółknąć. Nawet tutaj ta powierzchnia daszka to potrafi się aż kruszyć, o, widać na dłoni. Przejadę i on po prostu się w taki pył zaczyna robić. Ale to dochodzi do pewnego momentu i potem jest super. I najlepiej tak naprawdę wtedy takie chropowate ule poliuretanowe jest dopiero malować. Ale ja słyszałam, że i styropianowe, i jeżeli poliuretanowe będziemy ule malować, to naprawdę będą bardzo zachowywać długo swoją trwałość, bo faktycznie te ule styropianowe niemalowane, jak widać, i one są zaniedbane, tylko raz pomalowane w firmie, to one jednak tak dobrze nie wyglądają, prawda? Mm-hmm. Później te jednak granulki je coraz bardziej widać z biegiem lat już. No z biegiem lat oczywiście wtedy trzeba powtórzyć to malowanie, trzeba powtarzać, trzeba je po prostu malowanie odświeżać i te ule są naprawdę... No przesadzę, jak powiem, że wieczne, ale no zachowują długo się trwały, dużo lepiej niż drewno. No, drewno jednak w środku czernieje, z zewnątrz też je trzeba odpowiednio o nie dbać i dopiero wtedy jakoś to tam działa, ale drewno no to zawsze wchłonie trochę wilgoci, to tamto i po iluś latach no te ule drewniane są podniszczone. Te, jeżeli mechanicznie ich nie uszkodzimy poprzez jakieś uderzenia, nic się z nimi nie dzieje. Ale tutaj też trzeba dbać o to, żeby było jakieś odprowadzenie tej wilgoci, tak? No bo jeżeli zamkniemy go szczelnie, to ta wilgoć będzie bardzo duża w tym roku. Wydaje mi się, że już w dobie, kiedy naprawdę prawie każdy pszczelarz ma... No, prawie każdy pszczelarz ma dennice higieniczne, te z szufladami, to... Jeżeli chodzi o problem wilgoci, to powinniśmy o tym w ogóle zapomnieć. Ale nie... No są jeszcze pszczelarze, tak, którzy no uważają, że ul na zimę ma być ciepły, a w lato go dopiero otwierają, kiedy się robi ciepło na zewnątrz. To jest błąd. Pszczoła musi poczuć, że jest chłodno. Trzeba jej pokazać, że już zaczyna nadchodzić zima, żeby matki wyhamowały trochę w czerwieniu, żeby pszczoły się przygotowały do zimowli, żeby ich to nie zaskoczyło. I dopiero na wiosnę ja osobiście po pierwszym oblocie pszczół zaczynam zabawy w zasuwanie dennic, żeby troszeczkę te gniazda docieplić, żeby te matki się wtedy rozczerwiły. A teraz na jesieni powinno nam zależeć na tym, aby tego czerwi było już jak najmniej. Dobrze, a sporo osób też zarzuca nam, że kompletnie negujemy drewno, a trzymamy pszczołę w plastiku. Nie, no broń Boże, ale mam bardzo dużo drewnianych uli. Powiedz mi, dlaczego przeszliśmy na tego typu ule? Znaczy, no dlaczego żeśmy przeszli? Dlatego, że ja już mam zniszczony kręgosłup od dźwigania. Jednak praca przy pszczołach to nie jest taka praca lekka, jak się niektórym wydaje. Ule robione z poliuretanu są zdecydowanie lżejsze, dla mnie wygodniejsze. Jednak to wszystko ze sobą pasuje, tak jak widać, ja sobie mogę pomieszać ule łysonia z ulami nektariady i tak dalej, i apikos, i wszystko, ja mogę sobie to tak naprawdę robić z tym, co chcę w drewniakach, jednak to wszystko tak ze sobą super nie pasuje. Poza tym sama higiena, ule w środku, na przykład poliuretanowe, mam akurat styropianowe, ale poliuretan, no, to jest korpus, który ma... Nie wiem, za 3 lata. On jest w środku jak nowy.
i tak naprawdę wymycie go odpowiednimi środkami powoduje, że on już jest czysty, bez żadnych zanieczyszczeń. No drewno możemy wypalać, ale no ile można tego wypalać? Żeby nie było, mamy drewniany dom, więc kompletnie nie negujemy drewna. Ja w ogóle kocham drewno. Ja mam drewniany dom, my mamy drewniany dom. Wszystkie jakieś takie rzeczy, które mogę wykonać, lubię wykonać z drewna, bo drewno jest najwspanialszym materiałem, jaki znam. Ale no niestety... Ale do uli lepszy, według mnie, jest poliuretan. Ze względu na nasze zdrowie, ja też się mogę pochwalić już przepukliną na kręgosłupie, więc odnoszenia stawą tych uli, dlatego też, no niestety, niestety musieliśmy przejść na tego typu ule. Sama łatwość wykonania, tak? My mamy formy, możemy sobie w każdej chwili pójść, odlać te elementy, one wychodzą już całe gotowe. Jednak ul drewniany no, wymaga trochę czasu, żeby go zrobić. No i co jest fajne, że nasze odlewy, czyli ule miotka, pasują z ulami nektariady, z ulami łysonia, więc nawet jeżeli nie mamy czasu zrobić tych uli, to zawsze możemy kupić się z innej firmy i tak czy siak nie musimy się martwić o ich kompatybilność. A niestety każdy producent uli drewnianych robi pod swoje wymiary i nie da się tego tak dopasować. Są ule ocieplone, są ule nieocieplone, jednościenne, różnego rodzaju. Tutaj mamy praktycznie we wszystkich ulach tą samą grubość sianki, więc tak naprawdę tutaj może się to tylko różnić jakimiś zaokrągleniami czy jakimiś tutaj wręgami troszeczkę innymi, ale to wszystko będzie ze sobą pasowało jak należy. Okej. Jak podsumujesz sezon? Sezon był ogólnie, jeżeli chodzi o miód, dosyć taki ciężki. Z tego, co rozmawiałem ze wszystkimi pszczelarzami, którzy tutaj mnie odwiedzali w ciągu sezonu, no to każdy bardzo narzekał. Bardzo było różnie w zależności od pasieki, gdzie była położona. Tak samo i u mnie. Jedna pasieka dała mi powiedzmy 20% tego, co mi dawała co roku, a inna pasieka dawała mi 100 albo 120% tego, co było w zeszłym roku. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o całokształt, ja mam w tym roku jakieś 50% miodu średnią tego, co było w zeszłym roku. Niestety wiosna bardzo nam tutaj pokrzyżowała wszystkie plany. No i trochę wyszło jak wyszło. Dobrze. Dziękuję panie Andrzeju. Dziękuję. Pa, pa. Cześć.